60-tych latach potem przyszedł przebieranie do niebo, mu się maska rozleciała, śmierć. No i mówi mi, czy by się nie dało zrobić drewna. Ja mówię, no spróbujemy. No ładno była mu przecież. I potem na przyszły rok zagrobił cały komplet. Ja tak chyba ponad 1000 zrobił. Rozchodziły się po całej Polsce i po muzeach, i nawet do Ameryki się dostały. No i tak do dzisiaj klepie na tych maskach. Najlepsze maski są z drewna lipowego, bo to jest drewno taki, co nie, się nie łupie i miękki jest. Ja nauczyłem tu takiego chłopca, Grześka. No tak chodził do mnie, no, patrzył się i no ale to wystarczy, jak już mop to do tego rękę, no to wystarczy mu, co się patrzy, jak to robi tego, no to potem znowu robi. A ja przeważnie na swoją twarz robię, bo to już, ja ten twarz dość szeroką, to pasuje. Ale ktoś jest jeszcze, ma twarz większą, no to trzeba przymierzyć, musi do próby przyjść. No ale najgorzej się robi na tych małych, no bo tego już nie przymierzę na twoją twarz, a on tu nie będzie ten czas ze mną stał, żeby przymierzać. Przyjął za tym mali chłopcy po 6 lat i już tą maski tym robić. To znaczy, że u niej im się to podobano i to będzie istniało. Jedni pomrą, drudzy zaczyna staną.